Ostatnie głosowania w Sejmie nad prawem geologicznym i górniczym były przykładem, jak politycy traktują Śląsk. Do rozstrzygnięcia była sprawa, w jaki sposób zwiększyć finansowanie samorządów, na terenie których wydobywane są różnego rodzaju surowce. Sprawa dotyczy nie tylko Śląska, ale również Dolnego Śląska i Lubelszczyzny. Rada Ministrów zaproponowała uporządkowanie prawa, aby nie pojawiały się wątpliwości prawne. W trakcie dyskusji wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak zaproponował, aby zwiększyć udział samorządów w opłacie eksploatacyjnej. Niestety posłowie Platformy Obywatelskiej postanowili odrzucić kompromis i forsowali pozostawienie dotychczasowego bałaganu prawnego. Sytuacja jest tym bardziej nietypowa, że przychodzi mi bronić stanowiska rządu przeciwko opinii klubu Platformy. I myślę, że z wielkim szacunkiem odnosząc się do wypowiedzi pana Kazimierza Kuca, który jest wybitnym twórcą, artystą, człowiekiem, który Śląsk ukochał i pokazuje Śląsk w bardzo specyficzny sposób, to w tej sprawie po prostu pobłądził. Pobłądził, bo być może został wypuszczony i teraz już przechodząc do konkretów, rzeczywiście jest to decyzja, która będzie pokazywała, jak traktujemy Śląsk, Dolny Śląsk, Lubelszczyznę, wszędzie tam, gdzie są prowadzone prace, gdzie jest wydobywany różnego rodzaju surowiec. Bardzo rozsądne byłoby zwiększenie opłaty eksploatacyjnej. To oznacza prostą prawdę. Jest wydobycie, są potencjalne szkody, jest opłata, jest przychód dla samorządu. Przyjęcie propozycji, którą przedstawili posłowie PO, oznacza pozostawienie dotychczasowego bałaganu i niejasności prawa. Tak mówiąc pewną kolorystyką, która tu została przywołana, jest to swego rodzaju podejście kolonialne, bo oznacza, że rzuca się kość, niech się gryzą samorządy z firmami wydobywczymi, niech sobie wyszarpują, czy te pieniądze przesuną w jedną czy w drugą stronę na podstawie bardzo wątpliwej interpretacji, ponieważ proszę Państwa, przyjęty w 2002 roku ustawa o podatku i opłatach lokalnych nie miała w swojej intencji, nie ma tam ani jednego słowa o wyrobiskach, budowlach podziemnych. Jakbyście Państwo zobaczyli projekt tego aktu prawnego z 2002 roku, który wchodził od 1 stycznia 2003 roku, nie ma tam w ogóle odniesienia do żadnych opłat podziemnych, wyrobisk i budowli podziemnych. Jest to uzasadnione i racjonalne, ponieważ opodatkowanie budowli wyrobisk oznacza, że opodatkowuje się coś niezależnie od tego, czy tam trwają prace, czy nie trwają prace. No można sobie wyobrazić taką skrajną sytuację, że kopalnia nie prowadzi wydobycia, a podatek płacić trzeba w takim rozumieniu, jak Państwo tutaj proponują. To znaczy co? To trzeba tą kopalnię zalać, zniszczyć, żeby wyzwolić się z tego. Propozycja rządowa zmierzała do tego, żeby do samorządów szły pieniądze tych działań, które rzeczywiście przynoszą szkodę. To znaczy, jeżeli zwiększamy udział samorządu w opłacie eksploatacyjnej, jest to rozwiązanie uczciwe, jest to rozwiązanie fair. Podnoszą tutaj niektórzy zarzuty, że być może to zakłóci funkcjonowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. W tej chwili przyjęcie tej poprawki 9 o przesunięciu 90% opłaty eksploatacyjnej do samorządu oznacza, że będzie to 150 milionów dodatkowo dla samorządów co roku i będą to trwałe dochody. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w samym 2009 nie wykorzystał 750 milionów złotych. Także to jest firma, która może sobie spokojnie bez tych pieniędzy poradzić, a samorządy będą miały dodatkowe środki.